Święta Matka Teresa z Kalkuty urodziła się 27 sierpnia 1910 roku w Skopje, na terenie dzisiejszej Macedonii. Z pochodzenia była Albanką. Już w wieku 12 lat poczęła powołanie do służby zakonnej. 6 lat później wstąpiła do zakonu sióstr loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Teresa. Swój nowicjat odbyła w Indiach. Tam od roku 1929 pracowała w katolickiej szkole dla dziewcząt w Kalkucie, której w późniejszym czasie została dyrektorką. W 1946 roku usłyszała wezwanie od Boga, by pomagać biednym i opuszczonym. W 1948 roku przywidziała charakterystyczne biało-niebieskie sari. Za zgodą papieża Piusa XII wyszła na ulicę Kalkuty pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. W 1950 roku założyła zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które prowadzą w Indiach i na całym świecie sierocińce, domy dla bezdomnych, chorych i umierających. W 1979 roku za swoją pracę Matka Teresa dostała pokojową Nagrodę Nobla. 5 września 1997 roku zmarła na zawał serca w Kalkucie. 19 października 2003 roku papież Jan Paweł II beatyfikował Matkę Teresę. Przypomniał wówczas, że błogosławiona kierowała się w życiu miłością do bliźnich. Pamiętajmy, że dla Matki Teresy z Kalkuty zarówno w modlitwie, jak i w działalności misyjnej wzorem była Matka Boska. Powiedział ciężko chory już wówczas papież. 4 września 2016 roku, w przeddzień 19. rocznicy śmierci, Matka Teresa z Kalkuty została kanonizowana przez papieża Franciszka. Kiedyś zapytano Matkę Teresę, co ona robi takiego, żeby być niezwykłą. I wiecie, powiedziała, że ona codziennie rano wstaje i przez godzinę najpierw odrugie Pana Jezusa. Wiecie, dla mnie to jest wzór, bo nie byłbym pewnie w stanie, żeby codziennie godzinę czasu poświęcać najpierw, żeby odrować Pana Jezusa. Dla mnie to jest taki wzór świętości. Właśnie takie trwanie na modlitwie. To tak to mnie bardzo imponuje. Wiele było takich momentów w życiu Matki Teresy. Czy uważa ksiądz Matkę Teresę za wzór, który chciałby ksiądz naśladować? Pewnie. Zwłaszcza kiedy w szkole mamy klasy, której patronuje Matka Teresa, to trochę więcej się dowiedziałem o Matce Teresie i powiem wam, że naprawdę jest to człowiek, który współcześnie może uchodzić za wzór do naśladowania. Pamięta ksiądz tą zasadę 5 palców? No to teraz mnie zawstydzisz, bo nie pamiętam. Ale pamiętam zasadę 5 palców według papieża Franciszka, jeżeli to pomoże. Nie za bardzo. A w niej jest modlić się między innymi za właśnie ubogich. Wiem, że Matka Teresa właśnie wielką świętość uzyskała przez pracę z ubogimi, którym się nikt w większości nie chciał zajmować, z chorymi, których nikt nie zauważał. Czy dokładnie robiła to samo, co Pan Jezus? Czyli szukała Pana Boga w swojej pracy. Dziękujemy. Kim dla Pani jest Święta Matka Teresa z Kalkuty? Jest przede wszystkim osobą, którą podziwiałam. Podziwiałam za jej działalność, za jej wytrwałość, za ogromną siłę, którą była obdarzona, za taką miłość, która od niej emanowała. Podziwiałam ją za to, bo była mi bliska jako nauczycielka. Widziałam w różnego rodzaju przekazach, w mediach, choć nie śledziłam jakoś wyjątkowo losów Matki Teresy, tylko tak w gruncie rzeczy zupełnie przypadkowo. Oglądałam coś, jakąś migawkę, jakiś urywek. Zawsze podziwiałam ją za ciepło, za taką radość, którą obdarza dzieciaki. Dzieciaki biedne, dzieciaki chore. Dzieciaki, którym trzeba pomóc. Za to ją podziwiałam i zawsze zastanawiałam się, skąd w tej małej osóbce drzemie tyle siły i tyle miłości.
Myślę, że to była miłość do Jezusa wyrażana właśnie w ten sposób, taką miłością, służbą dla innych ludzi. Czy według Pani Matka Teresa zasłużyła na miano świętej? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie pracowała z ogromną wytrwałością, pracowała w bardzo trudnych warunkach, zawsze była zdeterminowana. Na pewno miała jakieś wątpliwości, ale potrafiła to wszystko pokonać. Działała skutecznie i była niesamowitym człowiekiem dla mnie, pełnym ciepła i miłości. Kim jest dla Pani Matka Teresa z Kalkuty? Matka Teresa z Kalkuty jest ikoną dobroczynności. Jest osobą, która poświęciła całe swoje życie służbie innym. Jest ogromnym autorytetem, z którego wszyscy powinniśmy czerpać. Dlatego też została wybrana na patrona naszej pracy. Święta Teresa jest dla mnie osobą typowo biblijną, bo z tego jak wiecie, najważniejsze przekazanie biblijne to jest kochać Boga, a drugie najważniejsze przekazanie to jest kochać bliźniego. Ona kochała bliźniego do tego stopnia, że poświęciła swoje całe życie na pracy dla ludzi chorych, dla ludzi w trudnych sytuacjach życiowych. Uważam, że jest to duże poświęcenie, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy większość ludzi żyje od nowych butów od samochodu do samochodu nowego, prawda? Od ubrania do nowego ubrania i to są wartości dużej ilości. Nie chcę tutaj jakoś tak, że tak powiem, napiętnować osób, ale w dużej większości są to takie wartości. No niestety, jesteśmy teraz w takich czasach żyjemy, że te poświęcenie Matki Teresy było naprawdę niesamowite. I dla mnie jest to niesamowite. Jest to dla mnie postać biblijna, tak jak mówię. No. Kochała ludzi ponad siebie i to jest po prostu wartość bardzo duża. A co dla Pana znaczy takiego dużego? Czy coś więcej dla Pana znaczy Matka Teresa? No tak jak powiedziałem, no jest to osoba święta, za życia była świętą osobą. No generalnie rzecz biorąc, Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy świętymi, ale to tak nie jest ogólnie przyjęte, ale te osoby, które się nawróciły i przyjęły Boga za swojego króla, no to są osoby święte. Ona była świętą osobą niepodważalnie, dlatego że pomagała ludziom w różnych sytuacjach, poświęciła się dla innych ludzi. To jest naprawdę rzadka sytuacja w obecnych czasach. Matka Teresa z Kalkuty jest dla mnie autorytetem, ponieważ opiekowała się starszymi ludźmi, biednymi, chorymi. Tak, Matka Teresa z Kalkuty także jest, można powiedzieć, królową mody sama w sobie, jeśli chodzi o jej habit. Jest uniwersalny, jest niesamowity. Po prostu zapoczątkowała w pewnym sensie pewien trend, prawda? No to jest dosyć niespotykane, że kobieta, zakonnica, chodzi w białym habicie jeszcze z niebieskimi paskami. Ale uważam, że to jest cudowne i właśnie ta dobroć właśnie była wyrażona w tym habicie. W 100%. Kim jest dla Ciebie święta Matka Teresa z Kalkuty? Przede wszystkim autorytetem, ponieważ poświęciła całe swoje życie pomaganiu biednym. I to jest ważne, żeby poświęcać się dla innych, ponieważ taka jest podstawa naszej wiary, prawda? Święta Matka Teresa z Kalkuty jest dla mnie autorytetem. Podziwiam, jak ona opiekowała się tymi wszystkimi biednymi, chorymi ludźmi, jak poświęcała dla nich swoje życie. To jest naprawdę coś wielkiego i myślę, że sam nie byłbym w stanie zrobić czegoś tak wielkiego. Naprawdę podziwiam. Kim jest dla Was święta Matka Teresa z Kalkuty? Jest dla nas przede wszystkim wzorem, autorytetem, ponieważ całe swoje życie poświęciła dla innych ludzi. No, jest przykładem wiary, głębokiej wiary. Matka Teresa z Kalkuty jest dla mnie dużym autorytetem, ponieważ przez 50 lat w ogóle nie czuła Boga ani w Eucharystii, ani wierze swojej, cierpiała bardzo z tego powodu i moje zdanie, że jest ta osoba to jest pokazanie bardzo dużej wytrwałości w wierze właśnie. Oczywiście też pomoc misjonarska, jaką zaszła ludzi, którzy potrzebowali tej pomocy, no bardziej podziwiam to.
Tak, została święto, pomagała potrzebującym, była przykładem dla wielu osób, oddała swoje całe serce dla ludzi, dla potrzebujących oraz całe swoje życie, założyła też zakon i całe swoje życie poświęciła ludziom. Czy wie pan, kim była święta matka Teresa z Kalkuty? No była zakonnicą, pochodziła z tego państwa, wyszłamy teraz pamięci i żyła w Indiach. Co dla pana znaczy? Czy jest może autorytetem, czy jest po prostu tylko świętą? Ona była jednym i drugim i była autorytetem, dlatego swoją działalnością zasłużyła, dostała nagrodę Nobla, tak. No i że tak poświęcała się dla innych ludzi, że Kościół i społeczeństwo uznało ją za świętą. Wie pani, kim była matka Teresa z Kalkuty? Powierzchownie. Wiem, kim była, ale tak, żeby dokładnie opisać, to nie dam rady. Opiekowała się chorymi i była zakonnicą, tak? Dobrze. Czy dla pani coś znaczy? Czy jest świętą tego, czy jest osobą, która żyła, czy może jest autorytetem, który warto naśladować? Dla mnie nie istnieją osoby święte. Była kimś wyjątkowym. Była osobą, która dawała miłość i opiekę tym, którzy tego potrzebowali, którzy nie mogli jej sobie zapewnić. Thank you.